Hej, z tej strony Deku i dzisiaj udamy się do Hades Gamma. Tam mamy chyba dwie misje poboczne do wykonania, nie licząc metali, więc zaczniemy sobie może tutaj od góry. Od Farina, to zobaczymy, co my tam mamy. I tu mamy MSV Ontario, ale najpierw zobaczmy tą planetę. Czy ją możemy zbadać? Niestety nie. W aktualnej chwili. A tutaj... Tu możemy sobie ją zbadać. Od skanu dystanemii protean. Okej. To nie musimy dokładnie czytać, co tam było opisane. Jeszcze tutaj mamy Nepneu do sprawdzenia. I tu też możemy zrobić badanie. I skatalogowano pierwiastek ziem rzadkich. Okej. Czy my coś jeszcze mamy? To było nie do sprawdzenia. Czy mi coś tu wyskoczyło? Jeszcze raz. Skalista asteroida. I to możemy sobie spadać. Skatalogowano medal lekki. Okej. Może jeszcze jakąś znajdziemy tutaj w tej gromadzie. Aczkolwiek nie mam parcia, żeby to zadanie akurat robić tak na 100%. Bo ono ponoć i tak nic nam nie zmienia w kolejnych częściach. Ani w tej. Czyli mam na myśli te wszystkie katalogowanie tych wszystkich metali ciężkich, lekkich i tak dalej. Ale nas interesuje MSV Ontario. Transportowiec klasy Kavlon. Zaprojektowany przez ludzi. Technologia jest nam mało potrzebna. Znaczy tak podwójnie, bo nawet jak to odznaczymy, a nie, to i tak siła technologii się nam zwiększa. Ale z biotyki mamy słabo. Jego nie chcę brać, ani jego też nie chcę. A tutaj nie wiem, czy ja jestem w stanie wybrać coś biotycznego. Ale dobra, idziemy tym zespołem, bo jak na razie mi się z nimi dobrze współpracuje. Ale zanim pójdziemy, czy wszyscy mają rozdane punkty? Mają. Z nami. Dobra. Kolejna próba i w miarę jakoś się obszar zabezpieczony. Udało to zrobić. Ale powiem, że nie jest łatwo. A jeszcze gdzieś mamy lecieć. Jak to jest? Piszesz listy i wszyscy cię ignorują. Siła to jedyne warte uwagi rozwiązanie.
Co będzie, jeśli zabiję przewodniczącego Burnsa i zakończę tę szaradę? Proszę, starałem się wam pomóc! Nie róbcie nic, czego moglibyśmy wszyscy pożałować. Dlaczego nie? Co mamy do stracenia? Odkąd przewodniczący zadecydował, że nie otrzymamy rent, nie widzimy sensu w dalszym życiu. Ale przecież zmieniłem zdanie! Kiedy was zobaczyłem, przekonałem się, że w pełni na to zasługujecie! Miałeś swoją szansę. Niektórzy L2 stali się kalekami przez efekty uboczne implantów, a mimo to głosowałeś przeciwko odszkodowaniom. Przemyślcie to. Burns jest jedynym człowiekiem, który może wam pomóc. Ma rację. Jeżeli mnie puścicie, załatwię wam odszkodowania, jak prosiliście. I niby mamy ci zaufać? Pewnie. Obiecacie wolność i powiecie, że wszystko będzie w porządku. A kiedy się poddamy, zamkniecie nas. Nic nie mogę obiecać. Mówię tylko, że Burns zajmie się tym jeszcze raz. Prawda, Burns? Oczywiście. Nie miałem pojęcia, że biotycy L2 są tak zdesperowani. Gdybym wiedział, znajdą się dla nich odszkodowania. Przysięgam na wszystko, co święte w moim życiu. Masz rację. Nie chcę umierać. Może tym razem coś się zmieni. Poddajemy się. Dziękuję wam, komandorze. Jak mnie zabrali, myślałem, że to koniec. Nie wiedziałem, że są aż tak zdesperowani. Dopilnuję, by wznowić dyskusję na temat odszkodowań wojennych. Krążownik 5. floty wkrótce zabierze stąd ciebie i więźniów. Miałem kota w kuwecie, więc żeby nie było jakichś takich dziwnych, niefajnych dźwięków. A to na chwilę mikrofon wyciszyłem. No i tutaj poszła szybka akcja. Snajperka jednak daje radę ładnie na te wszystkie osóbki, które tu były. Burns uratowany. Kryogeniczna komora izolująca. To jest chyba to nie. Tu chyba nic nie mamy już do sprawdzenia. A, mam jedną skrzyneczkę. Proszę bardzo. Komora fuzyjna to chyba jest to. No nic, wracamy z tego statku. Misja zakończona. Człowiek uratowany. Tu nic nie mamy. O, tej skrzynki jednak nie otworzyłem. Ale widzę, że potrzebujemy sporo polepszyć naszych broni. Na biotyków jesteśmy praktycznie bezsilni. Nadchodzi wiadomość. Łączę. Dziękuję za szybką reakcję, komandorze. Przewodniczący Burns był pod wrażeniem. Doceniamy, że to, co zrobiliście, nie należało do waszych obowiązków, komandorze. 5. flota bez odbioru. No i pięknie. I teraz byśmy mogli sobie to zwiedzić. Na początek planety, które możemy zbadać tutaj. No może zostawię na chwilę, żebyście mogli sobie przeczytać, co to jest za planeta. Okej. Metal lekki skatalogowany. Myślę, że zdążyliście sobie zrobić stop klatkę, żeby przeczytać. Tu możemy wylądować, ale nie chcę lądować, bo nie wiem, czy coś tam mamy do zrobienia. Odzyskano insygnia Turian. Pięknie. I mamy asteroidę do zbadania. Proszę bardzo, metal lekki zrobiony. Tutaj nic nie mamy. Pełno amoniaku, jak widzimy. I czy jeszcze będzie jakieś coś? Chyba nic.
Na razie chyba już mieliśmy zrobione badanie. To na razie zostawimy w spokoju i mamy jeszcze tutaj Anteusza. Lecimy stąd. Tutaj niestety do badania nic nie mamy. Kolejna planeta ma badanie i mamy złoże gazu. No i planeta też gazowa. Tutaj co mamy? Kolejny. O, a tu mamy zapiski matki. Kolejną mamy tu Trebin. Tu możemy lądować, ale nie chcę lądować. Najpierw będę musiał sprawdzić, na którą konkretnie mamy planetę wylądować, bo już znamy dwie. Pierwiastek ziemi rzadki skatalogowany i ostatnią planetę mamy tutaj, Unidor. Ale tu nie możemy ani lądować, ani wykonać badania. A jeszcze sobie jakieś takie małe skany swoje porobię tutaj. Ale tutaj chyba nie będziemy mieli asteroidy do zbadania. Więc po prostu ja sobie na razie z mapy wyjdę. I odszukam, jakie zadanie jeszcze mamy na Hadesie do zrobienia w Hades Gamma. A jest, badanie nad Prytańską mamy i pisma Asari. Pisma Asari ponoć są dość istotne do zrobienia. A my szukamy tak, w systemie Han gromady Gemini Sigma oraz w systemie Dis gromady Hades. Mamy kolejne eliminacje do zrobienia. My nie jesteśmy w Disie. To jest Anteusz. Tu jest ten Dis. Gdzieś tutaj była jedna planeta do lądowania. Teraz która to była? Krensal. Ciebie i ciebie bierzemy. Akceptujemy zespół. I mamy z powrotem łazik. Ale zanim łazik, to mamy punkty do przydzielenia. Szkolenie widma. To nam się przyda. I jeszcze raz widmo. Garusie. Ciebie potrzebujemy przeszkolić na karabiny szturmowe. A ciebie, Tali. Na pancerz i tak. Tobie tak nie warto. Te szyfracje będzie miał Garus. A ciebie możemy pokierować w hakowanie jeden punkt. I w redukcję raz. O proszę, wyłącza zdolności technologiczne i biotyczne wroga. To musimy w redukcję ładnie też zainwestować u niej. Ale zanim pójdziemy dalej, mamy jakieś nowe bronie. Karabin szturmowy. No ten wygląda ciekawie, ale pojemność odprowadzania ciepła jest mała, czyli będziemy mieli niż strzałów, ale silniejszych. I mniejszą celność. Mamy dwa takie. Ale tutaj mamy 136 punktów. I cyk. Zrobimy sobie tak.
przeciwpiechotne 3 mamy włożone. I mamy... A większy kaliber co nam da? Plus 14 do obrażeń, ale mniejsza wolność, szybkostrzelność i mniejsza absorpcja ciepła. Ale wolałbym mieć koliminator do tej broni. Na pewno będzie łatwiej się strzelało. To i to do wywalenia. Wyposaż i to przerabiamy. Spenne, okej. Okay. Strzelby nie korzystam. Nie lubię strzelb. Więc strzelbę dostanie ktoś inny. Pistolet. Awaryjnie lepiej mieć. Ale te takie do 100 to ja bym najchętniej powywalał. To więc przerabiamy to na omniżel. I czemu ja mam taką słabą snajperkę wyposażoną? Halo. Załóżmy kościarza i sprawdźmy ulepszenia. Plus 25 do mocy i... Większy kaliber może dajmy. Przy snajperce akurat taka szybka strzelność nie jest potrzebna, ale najważniejsze, żebyśmy mieli siłę. Te jedynki usuniemy na omniżel. Ups. Mamy jakiś lepszy pancerz. Mamy średni pancerz, ale on ma lepszą tarczę jedynie. Na razie to zostawmy. To my lepszego pancerza nie damy. Bonus tarczy, bonus tarczy. Ładowania medykamentów. Kogo my robiliśmy na medyka? Teraz nie pamiętam. Trzymaj karabin snajperski. Jakieś ulepszenia też ci mogę dać. Masz to i... Masz sensor bojowy. Karabin. Trzymaj. I jeszcze możemy dać tobie test sensor bojowy. Strzelby. Strzelby masz dobrą. I masz jakiś tam reduktor, żeby nie było, że tak biednie ciebie traktujemy. I masz jakiś pistolecik. Ale do niego niestety nie mamy nic do ulepszeń. Te dwa usuwamy. Przekształcamy na omniżel. Pistolety. Ten. Ten. Te dwa na razie usuniemy na omniżel. I te dwie strzelby też możemy na omniżel przerobić. Teraz tali. O, to też na omniżel leci. 136, 136, 153. Tobie mogę dać to. A to przeróbmy. Ale modyfikatorów już niestety nie mam. Strzelba 122. O, ta jest ewidentnie lepsza niż tą, którą miałaś. Aczkolwiek tu mamy 152 jeszcze. 152. O, to zostawimy. A te dwie usuniemy. Po prostu nie są potrzebne. Pistolet. Trzymaj ten. A te trzy przerabiamy. Teraz karabin snajperski. Trzymaj.
trzymaj na razie ten, ten na Omnigella. Tu na razie nie wiem, co by ci dać. O, masz lepszy pancerz. Pięknie. Wyposaż. A ten stary na Omnigella. Pięknie. Ja sobie zapiszę grę. A my lecimy. Jesteśmy tu. Jedźmy do anomalii najpierw. A na koniec wykonamy kryjówkę syndykatu. Coś się jakby tak ścinało, ale nie mam pojęcia dlaczego. A, to jest to miejsce anomalii, tak? A w zasadzie gdzieś tam. I widzę jakichś wrogów. Tu jest jakieś blisko miejsce misji do zrobienia. To już to sprawdzam. A, dobra, już widzę. To jest chorągiewka. A my mamy właśnie tam jechać. To na razie zostawimy. My podjedziemy pod tą górę. Może na nitrze damy radę. Oj. Nie podoba mi się to. A więc oni nas stąd sięgają aż tutaj. Ewentualnie stąd. Nie, my tu byliśmy dokładnie. Czy my byliśmy... Tu jest rozbita kopuła. Pojedźmy na te może szczątki najpierw. I one są zaraz tutaj pewnie na zakręcie, tutaj w lewo. No, jaki to zakręt. Ale podejrzewam, że chodzi nie o to. Jeszcze kawałek. Teraz gdzieś na płaskim by trzeba było stanąć. O co chodzi, że tak przycina? Wrak sondy do rozmontowania mamy. Szkoda mi Omnigellu na pominięcie tego. Oj. Ale ładnie była seria. Ale w ten sposób też się udało. Bierzemy wszystko i wracamy do naszego łazika. Czy ja stąd wyjdę? I dlaczego to przycina mi? Nie powinno. A, mamy sprint. O.
Dobra. Więc może zróbmy faktycznie tą kryjówkę syndykatu, ewentualnie Toyem. Anomalię zobaczmy. Tak czy inaczej mamy to po drodze. Nie, to faktycznie do syndykatu musimy najpierw. A z syndykatu... na anomalię. Oj, nie mamy. Ładowane. Chyba oczyszczone. A, ja się ciężko tym kieruję. Najgorzej, że ja nie wiem, czemu mi to przycina. No, wszystko powłączane. Więc nie wiem, może jakaś optymalizacja słaba? Mamy platynę, to sobie od razu ją możemy zbadać. Zbadaj minerał. Tylko szkoda, że wszystko wygląda na tryb hakowania. A teraz możemy sobie podjechać tam na miejsce anomalii. A na koniec zajmiemy się kryjówką syndykatu. To jest, myślę, że chyba najwłaściwszy plan. Podskrzymy sobie tak. No, tu mamy kolejną taką fajną rzecz do zrobienia. Jasne. Uszkodzona kopuła. Spadaj. A stronę przeciwną do kapsuły ratunkowej, ale to jedyny ślad rozbitków. My tych śladów nie widzimy. Podejrzewam, że mamy ten znacznik na górze, że to będzie coś z nim związane. Oj, to nie tak miało wyglądać. Nie zwróciłem do końca uwagi, jak to wygląda ten podjazd. A mamy tam znacznik. Częściowo się udało. I nas tutaj kierują. Oj. Idę. Uzyskajmy artefakt. Odzyskano medalion Ligi Pierwszych. I coś tam dało na mapie? Tutaj chyba nic. Ale co? Lecimy do syndykatu. Aż ten łazik taki chodliwy i pojedzie po wszystkim. A bardziej jestem ciekaw, czy łatwiej nam będzie się teraz szlało po jakichś małych zmianach. Tutaj do podniesienia raczej nic nie będzie. A, my wchodzimy ze snajperką od razu.
Wygląda ciekawie. No, jakieś tunele. Tutaj! Jeden leży. Ktoś jeszcze? O, tu ich jest trochę. Zniszczę cię! Straciłem tarczę. Ktoś nie ma tarczy, chyba my. Już mamy tarczę. O, niestety. Leży. Tamten też leży. Ładna główka wleciała. Najgorzej, że gdzieś tu jednego mamy. Pięknie. Tam kogoś jeszcze mamy. Ej, ekipa, dajcie mi. Miałem snajperę. Też strzelbą daję. O! Brak tarczy. Czy to jest jakiś mini bosik? On tak jakoś łatwo mi nie schodzi ze snajperki. Życie wydaje się ok. Tak, boss zastąpił jakiś. Pokonano władcę gangu. Helena miała rację. Ci goście urządzili tu niezłą akcję. Ale to się wkrótce wszystko zmieni. Jeden już padł, został jeszcze drugi. Mamy ulepszenia. Obszar zabezpieczony. Tu chyba nic nie mamy. Taka ślepa uliczka. Ale tutaj coś mamy. Byle tylko nie do wyjścia. Bo wyjście mnie najmniej teraz interesuje, a bardziej fanty. I chcę szybkim wejściem atakującym, hakującym. Dobra, stąd wydaje się, że mamy wszystko. Czy teraz jeszcze coś tu mamy do zwiedzenia? Bo jak nie, to wracamy na statek. I byśmy mieli odcinek zakończony. Tu mi się wydaje, że nas nie było. Ale nic tu nie ma. A żeby na statek wrócić, to chyba musimy i tak się udać do łazika. Więc już kierujemy się do wyjścia z tego miejsca. Dlaczego dalej mam wykrzyknik? Możliwe, że jest ten główne zadanie, dlatego tak jest. Okej, ja jeszcze tutaj chwilę pojeździłem po mapie, ale niestety nic ciekawego nie znalazłem. Więc wracamy. A na statek, na Normandię. Tylko przejadę tą górę jedną. Tak, tam już mamy kramik, nic nie znalezione.
Dialogu żadnego nie było. Więc... O! Metaliczna asteroida. My chyba ją badaliśmy. Więc tu mamy zrobione... Dzisiaj wszystko, co było można zrobić aktualnie, tak mi się wydaje. A z wami grał Deku. Zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku na kolejnych przygodach w Mass Effect.